finałowego Brazylia kontra Wybrzeże Kości Słoniowej. Rozpoczynamy za chwilę pierwszy gwizdek sędziego. Brazylia! Brazylia! Będzie jeszcze oczywiście losowanie. Zobaczymy, która z drużyn rozpocznie to spotkanie. A więc Brazylia rozpoczyna i uwaga, za chwilę pierwszy gwizdek sędziego i pierwsze kopnięcie piłki rozpoczynają Brazylijczycy. Żółto, niebiesko, zielone stroje. Bramkarze gotowi, a więc możemy zaczynać. Pierwsza połowa rozpoczęta tego spotkania. Dawaj Kasper za nim. Tak jest, Damian. Do końca, do końca. Żółto, niebiesko, zielone stoje Brazylia. Przypomnijmy, zespół reprezentujący Dąbrowczankę Pępowa, więc Pępowa, tutaj spora grupa kibiców dojechała na te dzisiejsze finały. Przypomnijmy, trener Tadeusz Stużyk, jeszcze raz szybciutko składy: Błażej Kołodziejczak, dalej Kacper Kaczmarek, Kacper Dolnik, Nikodem Kubiak, Kaspar Kokot, Daniel Robakowski, Damian Leciej, Kamil Wojtkowiak, Marcin Stachowiak, Michał Wolny. To jest skład operacji Brazylii. I Wybrzeże Kości Słoniowej: Mikołaj Koszołko, dalej Mikołaj Jędraszczyk, Antoni Lechman, Marcel Juskowiak, Oskar Sieracki, Jakub Zybanowski, Michał Kołodziejek, Szymon Gaz, Igor Różański, trenerem Kamil Ilewicz, Futbol Akademia Leszno. Uwaga, będzie pierwsza okazja na bramkę, ależ było teraz blisko. Dobrze interweniuje bramkarz Brazylii. Jeszcze nie koniec tej akcji, ale była teraz pierwsza bardzo groźna sytuacja Wybrzeża Kości Słoniowej. Teraz z kolei Brazylia, uwaga, będzie groźnie, Brazylia! Jeszcze nie koniec tej akcji. Oj, teraz będzie groźnie, uwaga, będzie okazja nawet do koszy winowej. Ale świetnie teraz wygrała ta piłka. Uwaga, czy będzie gol? Nie ma problemu. Była kapitalna sytuacja. Świetna akcja teraz. Wybrzeże na koszy winowej, no i kapitanie na bramce bramkarz Brazylii. No, teraz dwie sytuacje groźne mieli zawodnicy Wybrzeża Kości Słoniowej. Świetnie na bramce Błażej Kołodziejczak. Dwie doskonałe interwencje, no i na razie bez bramek. Teraz Brazylia, uwaga, będzie okazja. Brazylia, będzie gol, bramka! Jest 1-0 dla Brazylii! Brazylia obejmuje prowadzenie w tym spotkaniu, no i prowadzi 1-0. Tutaj po zakończeniu tego wielkiego finału poprosimy wszystkie cztery zespoły, oczywiście uczestników finału, a także uczestników meczu o trzecie miejsce. Będziemy tutaj wręczali wszystkim czterem zespołom nagrody, ale najbardziej będą się oczywiście cieszyli ci, którzy tutaj zwyciężą w tym spotkaniu. Na razie Brazylia prowadzi 1-0 i ruszają z kolejną kontrą. Będzie okazja, ale zatrzymani teraz doskonale przez zawodników Wybrzeża Kości Słoniowej. 1-0 to cały czas niewielka przewaga. Zacięte spotkanie. Dwa razy 10 minut rozstrzyga tutaj o tym, który zespół wjedzie na wielki krajowy finał mistrzostw Deichmanna do Wałbrzycha. I tam będzie reprezentował tutaj nasz region w tych mistrzostwach. Tam już wspaniałe nagrody dla najlepszych, bo między nimi wyjazd na jeden z europejskich stadionów. Weź go do złopcia! Piękny teraz strzał, no i po raz kolejny może tu być bohaterem, jak tak dalej pójdzie bramkarz Błażej Kołodziejczak, bo to był kapitalny strzał
No ale po raz trzeci już świetnie interweniuje, a teraz rusza kontra. Rusza kontra, ruszają zawodnicy Brazylii, ale piłka już poza boiskiem i z tej akcji już nic nie wyniknie. Rozpoczynają piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej. Cały czas 1-0, trwa pierwsza połowa. Gaspar Kokot strzelcem tej bramki, na razie jedynej w tym spotkaniu. Uwaga, tak mają przewagę, ale gdyby ta piłka dotarła do napastnika Wybrzeża Kości Słoniowej, to mielibyśmy być może już drugą bramkę. Uwaga, groźnie! Nie koniec tej akcji, czy będzie gol? Nie, nie ma bramki, ależ było bardzo, bardzo blisko. Tylko rzut rożny, a mogli już prowadzić 2-0 piłkarze Brazylii. Ale jeszcze nie koniec tej akcji, jeszcze rzut rożny. Tutaj trener pokazuje, żeby także zabezpieczyć się tyły, bo tutaj z pewnością się będą szykowali na kontakcie piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej. Cały czas trwa jeszcze pierwsza połowa tego wielkiego miejskiego finału. Brazylia prowadzi po bramce Gaspara Kokota, na razie 1-0 bramkarz Wybrzeża Kości Słoniowej wybija tą piłkę. Będzie okazja na drugą bramkę, czy będzie gol? Nie, bramka! Świetnie teraz to rozegrali. Tutaj nie było absolutnie takiej sytuacji, że któryś tutaj na siłę strzela, po prostu rozegrali trzema podaniami tą akcję. No i ponownie Gaspar Kokot, jeżeli dobrze zauważyłem, strzela tą bramkę, a więc 2-0, zawodnik z numerem 4, Brazylia skuteczniejsza. Uwaga, Wybrzeże, teraz może być okazja, ale z walcą tutaj ambicja jest niesamowita. To jest najpiękniejsze przede wszystkim w tych rozgrywkach młodzieżowych, dziecięcych. Jeszcze groźnie, ale pewnie łapie tą piłkę Błażej Kołodziejczak. No i Brazylia prowadzi 2-0, z pewnością mogą wiele zawdzięczać po tych pierwszych 10 minutach swojemu bramkarzowi Brazylijczycy, ponieważ mieli także swoje sytuacje zawodnicy Wybrzeża Kości Słoniowej, ale doskonale w bramce bronił właśnie bramkarz Brazylii. No zobaczymy, może jakaś bramka kontaktowa. To by nam tutaj dodało jeszcze emocji w końcówce pierwszej połowy tego meczu. Uwaga, będzie okazja. Dobrze teraz Wybrzeża Kości Słoniowej, ale wypchnięci z pola karnego już zawodnicy pomarańczowo-żółto-białych strojach. I rozpoczynają Brazylijczycy. To już końcówka pierwszej połowy tego spotkania. Kolejna akcja rusza, znowu Gaspar Kokot, będzie groźnik. Piłka taka nieprzyjemna, odbita jeszcze, uwaga, jeszcze Brazylia. Czy będzie bramka? Gol! Przełamał ręce bramkarza Wybrzeża Kości Słoniowej. No i mamy trzecią bramkę. Kacper Kaczmarek z strzelcem trzeciej bramki, niezwykle skuteczni Brazylijczycy. Dobrze grają piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej, no ale w bramce ten niesamowity Błażej Kołodziejczak. Ale uwaga, będzie okazja na bramkę dla Wybrzeża Kości Słoniowej. 3-0, dwie bramki, Kaspar Kokot, jedna bramka, Kacper Kaczmarek. No i na razie to Brazylia jest bliższa awansu do wielkiego finału krajowego w Wabrzychu. Ale uwaga, uwaga, teraz będzie okazja. Strzał, piękny strzał, ale jaką to robi, no broni fenomenalnie Błażej Kołodziejczak, kapitalne teraz uderzenie. No i uwaga, wielkie brawa dla obydwu zespołów za tą pierwszą połowę. No ale Brazylia to w tej chwili prowadzi 3-0, ale przed nami jeszcze drugie 10 minut. Niech odpoczną chłopacy po tych niezwykle emocjonujących i z pewnością wyczerpujących pierwszej połowie. I za chwilę za Brazylii. No ale zobaczymy. Jeszcze przed nami drugie 10 minut tego spotkania. Jeszcze można odrabiać się straty. Jeszcze jest sporo czasu. Rozpoczną zawodnicy Wybrzeża Kości Słoniowej. Przed nami drugie 10 minut wielkiego finału. Cały czas 3-0 w finale. Brazylia prowadzi z Wybrzeżem Kości Słoniowej. To im bliżej końca, tym tutaj będą się bardziej cieszyli piłkarze Brazylii, bo Wybrzeże musi zacząć jak najszybciej odebrać straty. Tymczasem w meczu o trzecie miejsce w Norwegii. Groźnie, uwaga, bardzo groźny strzał.
Tymczasem w meczu o trzecie miejsce Norwegia prowadzi z Czechami 3-1 po tym wielkim finale. Tutaj zapraszamy wszystkie cztery zespoły na uroczyste już podsumowanie rozgrywek U9, no i wręczenie nagród, medali i przede wszystkim tego głównego pucharu dla najlepszego zespołu. Jest Brazylia, przypomnijmy, przyjechali chłopacy z Tempowach, no i na razie to oni tutaj prowadzą w tym wielkim finale, ale rusza teraz wybrzeże Kości Słoniowej. Dobra akcja, uwaga, piękna akcja, teraz będzie wygląda okazja, ale nie przejęta ta piłka, no i niewiele zabrakło, a byłaby dobra sytuacja dla zawodników Wybrzeża Kości Słoniowej. Gaspar Kogo, przypomnijmy, dwie bramki w pierwszej połowie i Kasper Kaczmarek. No i ten niesamowity Błażej Kołodziejczak na bramce Brazylii. Z pewnością bramka kontaktowa, Pieszek. Ale uwaga, teraz będzie okazja na bramkę numer 4. No i kapitalna teraz akcja. I mamy czwartą bramkę, no i powoli chyba mogą się już cieszyć z wyjazdu do Wałbrzycha zawodnicy Brazylii, ale poczekajmy, jeszcze gramy do końca. Ponownie Kacper Kaczmarek, druga bramka tego zawodnika, więc po dwie bramki i Kacpra Kaczmarka i Gaspara Kokota. 4-0, niezwykle skuteczni, bardzo skuteczni piłkarze Brazylii, bo mieli także swoje sytuacje i to doskonałe piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej. Piłka poza boiskiem i rozpoczyna Wybrzeże Kości Słoniowej. Bardzo, bardzo blisko już wyjazdu do Wałbrzycha. To będzie znowu okazja, ale nie ma bramki, tylko rzut rożny. Ale jeszcze powalczą przynajmniej o tą jedną bramkę z pewnością ambitnie grający piłkarze Wybrzeże Kości Słoniowej. Rzut rożny. Boczną siatkę i rozpoczną Brazylijczycy, a więc jednak tutaj rodacy Neymara prowadzą w konfrontacji z rodakami Didiera Drogby. Na razie 4-0. Nie ma co ukrywać, Brazylia potentat piłkarski, no i to także tutaj się przekłada na ten wielki finał. Na razie gramy, piłka cały czas w boisku, ale już w tej chwili poza boiskiem. 4-0. Dobrze, jeszcze walczą piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej. Uwaga, teraz będzie okazja. Rusza Wybrzeże Kości Słoniowej, ale dobrze tą piłkę wybijają na aut zawodnicy Brazylii. No i tylko z bocznej strefy boiska, z bocznego autu rozpoczną teraz grę piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej. Jeszcze jakieś tam uwagi, jeszcze cały czas motywuje tutaj trener Brazylii. No a teraz uwaga, to punkt do jednego, jak to rozegrają? Rusza Brazyliak, czy będzie piąta bramka, ale za mocno nieco ta piłka wypuszczona. Świetnie to odczytał bramkarz obrońca Wybrzeża Kości Słoniowej, no i w odpowiednim momencie dobiegł tej piłki i wybił ją na aut, a była kolejna świetna okazja dla Brazylii. 4-0. Przypomnijmy, wielki finał kategorii U9. Jeden z tych zespołów, a bardzo blisko już są Brazylijczycy, pojedzie na finał, krajowy finał. To będzie niesamowita wyprawa, to będzie być może wyjazd życia dla tych młodych piłkarzy. No i życzymy im tego, żeby także w tym wielkim finale krajowym, żeby tam także namieszali, bo potencjał jest w tych młodych zawodnikach naprawdę niesamowity. 4-0, rzut rożny dla Brazylii. Jeszcze mimo tego, że prowadzą, starają się strzelać kolejne bramki. Jeszcze Brazylia. Groźnie jeszcze
piłka poza boiskiem i rozpoczną piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej. Dobrze grali, ale zabrakło tego wykończenia. A może też ta znakomita postawa bramkarza Brazylii, bo przecież mieli w tej szczególnie pierwszej połowie no przynajmniej dwie doskonałe sytuacje do tego, żeby strzelić bramki i mogli przecież prowadzić w tym meczu. No ale później niezwykle skuteczni byli Brazylijczycy, no i oni w tej chwili prowadzą już 4-0. Piłka poza boiskiem, piłka dla Wybrzeża Kości Słoniowej. Wspaniała dzisiaj pogoda, naprawdę ciepło, można powiedzieć nawet, że bardzo ciepło, ale ten wiaterek powoduje, że jest całkiem przyjemnie, jest lepiej niż wczoraj, bo wczoraj było oczywiście niezwykle upalnie i gorąco, a więc jest wspaniała dzisiaj pogoda do tego, żeby rozgrywać właśnie mecze. Piłka dla Brazylii, 4-0. No myślę, że tutaj już nic nie odbierze im zwycięstwa i za chwilę tutaj skoczą na boisko także pewnie rodzice, no i będą się cieszyli. Ale poczekajmy, jeszcze będę kościelny. Piękny strzał, uwaga, no i znowu! Fantastycznie kręca, ale jeżeli koniec akcji, jeszcze Słupek! Co tam się dzieje? No nie mogą strzelić tej bramki piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej. Walka, bark ramię w ramię przed chwilą. Piłka poza boiskiem, ależ mieli znowu doskonałą sytuację. Piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej. Najpierw znowu niesamowita interwencja Błażeja Kołodziejczaka, później jeszcze do tego wszystkiego Słupek. No i w dalszym ciągu niestety bez strzelonej bramki piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej. Tymczasem uwaga! Piąta bramka dla Brazylii. Można powiedzieć, że już przyczętują zwycięstwo, już kibice także wiedzą o tym, że już tu nic nie odbierze zwycięstwa i my w tym meczu. Ponownie Kacper Kaczmarek, trzecia jego bramka w tym spotkaniu. Podziękowanie od trenera, od pozostałych zawodników, którzy w tej chwili są na linii poza boiskiem, na ławce rezerwowych. Piłka dla Wybrzeża Kości Słoniowej. To ostatnie już fragmenty tego spotkania. Tam już się pewnie zakończyło także spotkanie o trzecie miejsce. Za chwilę dowiemy się, jaki rezultat tego meczu, ale tutaj najważniejsze rozstrzygnięcia i uwaga! Koniec! Brazylia! Dokładnie! Tak się cieszą zawodnicy, tak się cieszą rodzice, bo oni pojadą do Wałbrzycha na wielki finał krajowy mistrzostw Deichmanna, na przygodę być może życia. No i tam będziemy oczywiście trzymali mocno za nich kciuki, a za chwilę tutaj na boisku numer 1.